kolejnym vlogu. Tak. To jest 58 chyba vlog. Vlog? Może vlog? Tak, vlog. Nie wiem, mieliśmy nowy w końcu aparat. Tak, jest w końcu nowy aparat, mega zestaw. Ale to tak, to jest aparat, tylko lusianka. Tak. Po pierwsze to jest lusianka, nie aparat. Dobrze, to mamy nowy mega zestaw, przenieść swoje fotografie na najwyższy poziom. My chcemy na najwyższy poziom przenieść swoje vlogi. Dzisiaj pójdziemy na mój tenis, gdzie ja ćwiczę. Tak, ale to wszystko zaraz, słuchajcie. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to otworzyć to pudło, otworzyć nowy aparat. Dobra, bierzemy się za odpakowywanie, otwieranie, lecimy! Chcieliśmy wyznać wam prawdę. Tak, tak naprawdę sprzęt otworzyliśmy już, nową lustrzankę otworzyliśmy już wczoraj, przedwczoraj jakoś. Przedwczoraj. Nie mogliśmy się po prostu doczekać, żeby to... Nie mogliśmy się doczekać, że będziemy nagrywali tego vloga, żeby dopiero potem to otworzyć po dwóch dniach. Wiecie, jak już jest jakiś sprzęt, to już zazwyczaj chce go się od razu otwierać. No dlatego, jak ja już mam Lego, to już nie mogę się powstrzymać, no nawet godzinę. No właśnie, więc sprzęt jest tutaj i co chwila na niego zerkamy, bo już chcemy szybko go włączyć, szybko nim nagrywać. Już ogarnęliśmy trochę opcji przez te dwa dni. Już co nieco tam wiem o tym sprzęcie, więc myślę, że to też wyszło na korzyść. I słuchajcie, lecimy na nową jakość, bo myślę, że wy też tego nie możecie się doczekać. Braciszku, na raz 3, 2, 1. Siu! Jesteśmy! Jest piękna nowa jakość! Braciszku, co ty robisz? Słuchajcie, teraz będziemy mieli lekki problem z przyzwyczajeniem się do tego, żeby nie patrzeć w ekranik, który jest tutaj. No bo ja mój brat cały czas się patrzy i wtedy nie patrzymy tak jakby tutaj, do was, a do was trzeba mówić. Pierwsza zasada nagrywania tym aparatem jest taka, żeby zawsze patrzeć tutaj, do naszej widowni, do naszego widza, do ciebie. Trzeba będzie się przemóc, przyzwyczaić do tego, ale myślę, że damy radę. Brat średnio daje radę, czy dajesz radę? Nie. Brat ma taki teraz fajny taki kwadracik na twarzy, że wykrywa autofokusa na jego twarzy. No bo on jest przeszczęśliwy. Ja patrzę, czy on nie chce mi ukraść. Dzięki, że włożyłeś mi palca do nosa. Dobra, słuchajcie. Do widzenia. Nowy aparat. Plan na dzisiejszy dzień jest taki. Na dzisiejsze popołudnie jest nie w tą stronę. Teraz ja idę na miasto. Być może uda mi się coś ponagrywać. Idę ogólnie rzecz biorąc na zajęcia. A potem po nagrywkach, po fajnym montażu, po... Czekajcie. Trzeba się będzie przyzwyczaić do tego wszystkiego nowego, nowych funkcji i możliwości. Dobra, ale się jaram, dobra. Przetestujemy nowy sprzęcior i potem lecimy do braciszka. Na tenisa. Na tenisa. Jestem tenisistą. Jesteś tenisistą, dokładnie, no można tak powiedzieć. No tak można powiedzieć. Lecimy na miasto. Jesteśmy na tenisie, nie? Już jesteśmy. Tak, słuchajcie, dotarliśmy na tenisa. Nagramy jakieś fajne ujęcia, sprawdzimy ten aparat. Bo to mnie cały czas ciekawi, co fajnego tym aparatem można osiągnąć. A ja pewnie wiem. I tak w pierwszych dniach korzystania nie będę potrafił osiągnąć tego, co będę potrafił, mam nadzieję, za kilka miesięcy. Dzięki, że przerywasz mi, braciszku. Też mam wejść? No, a jak będziesz robił zdjęcia? A jak będziesz robił zdjęcia? Ej, w czasie nagrywania się też da robić zdjęcia? Da się. Jak? No, chodź, zrobimy ci zdjęcie. Czekaj. Zdjęcie, uwaga, uwaga, uśmiech. Chyba zadziałało, jeszcze cały czas jestem nieogarnięty ze sprzętem. No. Dobry tenis, póki co. No raczej, tylko że to nie jest tenis, tylko piłka nożna. I jak tam? Dobrze. Dobrze? Dawaj, dawaj. Lepszy z ich. A jaki skromny przy okazji.
dobra, zadziałało. Może twój brat wie. A co ja mogę wiedzieć? A ile to jest 120 milionów dolarów, 120 milionów dolarów, 120 milionów dolarów, 120 milionów dolarów? O, to nie wiem. Kalkulator wie. On jest najmądrzejszy. Jakby ktoś był bardziej zainteresowany. Znowu popatrzyłem się w ten ekranik. Trzeba się będzie odzwyczaić. Nagrywam wszystko na opcjach manualnych. Nie, właśnie nie. Stop. Automatycznych. Wszystko nagrywam na ustawieniach automatycznych, patrząc teraz na to, co tutaj nagrywam. I autofokus sprawuje się dobrze. Więc jest mega spoko. I idę dalej nagrywać i robić zdjęcia bratu. Jeszcze szukam niektórych guzików, żeby coś kliknąć. Teraz aparat kupiony, to oczywiście brat sobie każe robić zdjęcia. Bo czemu by nie? A jeszcze nigdy bratu nie robiłem zdjęć tutaj na tym korcie, więc całkiem spoko. Porobiłem, może z dwa zdjęcia są dobre. Z dwa zdjęcia może są dobre. Nie. No, bo tak więcej. Moje ustawienia tutaj jeszcze muszę to ogarnąć. No, tylko dwa się tam zresztą, czy jedno. Nie, no zobaczymy. Coś mam nadzieję będzie. No, dobra, leć tam. Ja już zrobiłem. Do domu. Tak? Koniec? No, bo już godzina minęła. No to super, brawo, piąteczka. Słuchajcie, wiem, że dzisiejszy vlog, braciszku, cichutko, wiem, że dzisiejszy vlog był niestety dosyć spontaniczny, chaotyczny, nie wiedziałem do końca, co mam po kolei robić, musiałem robić dzisiaj zdjęcia, bym je o to poprosił i wraz z vlogiem nie wiem, jak to wyszło. W przyszłych vlogach powinno być to wszystko bardziej ogarnięte. Vlog zrobimy. Taki z tenisa? No. Być może. Też tak naprawdę uczę się dopiero obsługiwać ten sprzęt, który mam, więc... Dlatego dzisiaj wyglądał vlog jak wyglądał. Mam nadzieję, że zrozumiecie. I ostatnią, bardzo ważną rzeczą jest to, że tym, którzy wsparli mnie finansowo w zakupie tego aparatu na live'ach poprzez donaty, bardzo, ale to bardzo wam dziękuję. Jesteście niesamowici. Serduszko. Tak. Dziękuję wam bardzo. Każdemu z osobna. Nie mogę podziękować, bo było was naprawdę wiele. Ale ten, kto dał i wie o tym, że dał donata, wysłał donata na live'ie, to naprawdę mówię teraz do ciebie, jeżeli to jesteś ty, bardzo dziękuję. Kończymy z tego miejsca. Kolejne vlogi, mam nadzieję, już będą bardziej ogarnięte i będą miały jakiś schemat. Trzymały się będą kupy. To tyle. Trzymajcie się. Pizza.